W zeszłym roku testowałem dla Was świetną i niedrogą kamerę termowizyjną do napraw elektroniki T2L. W tym materiale sprawdzimy, jak spisuje siebie nieco ulepszona wersja T2S Plus i porównamy ze sobą obie te kamery. Zapraszam na film. Kamerka przychodzi do nas w ładnym, stylowym pudełku. W środku od góry znajduje się jakiś certyfikat jakości, instrukcja obsługi głównie po chińsku, krótka przeduszka USB-C oraz sama kamerka zamknięta w takim ładnym piórniczku z obiektywem zabezpieczonym taką gumką. Są to kamerki typu dongle, czyli podłączane do smartfona. Jak możecie zobaczyć, pod względem budowy są praktycznie identyczne. Obydwie wykonane są z aluminium, różnią się praktycznie od siebie tylko kolorem. Z przodu mamy regulowane obiektywy, na górze złącza USB-C. Kamerki występują też w wersji na iPhone'a i w tym momencie dostępne są w sprzedaży w sklepie Banggood w bardzo podobnej do siebie cenie, niewiele ponad 1200 zł. Linki do tych obu kamer oraz kody promocyjne macie w opisie filmu. Jeżeli chodzi o parametry, to w obu kamerach mamy rozdzielczość termiczną 256x192 piksele, co w tej cenie i w tego typu kamerze jest w zupełności wystarczające do pracy. Rozmiar piksela po 12 mikrometrów, oczywiście regulowany fokus, co jest również bardzo przydatną rzeczą i praktycznie niespotykaną w innych kamerach w tym przedziale cenowym. Minimalna odległość ostrzenia 8 mm, natomiast jeżeli chodzi o zakresy temperatur, mamy tutaj różnicę. T2L ma od minus 20 do 120 stopni, natomiast T2S Plus od minus 20 do 450 stopni. Są to dwa podzakresy, a nie jeden szeroki zakres temperatury. Dokładność pomiaru temperatury w T2S Plus jest lepsza o 1 stopień Celsjusza. Natomiast w praktyce, jeżeli chodzi o diagnostykę elektroniki, nie ma to większego znaczenia. Obiektywy, jak i pole widzenia są identyczne w obu kamerach, jak również odległości rejestracji temperatury. Urządzenie tego typu jest bardzo wszechstronne, natomiast nas oczywiście będzie interesować diagnostyka elektroniki, czyli w głównej mierze będziemy sobie patrzeć na płytki PCB. A skoro już jestem przy temacie PCB, to partnerem dzisiejszego odcinka jest firma PCBWay. Na ich stronie już od $5 możecie zamówić sobie wykonanie 10 sztuk PCB o wymiarach do 10x10 cm i dwóch warstwach. Rejestrując się tam przez mój link w opisie filmu, otrzymacie dodatkowy kupon $5, czyli pierwsze najtańsze zamówienie macie za free i do zapłaty jest tylko przesyłka. Zachęcam do zapoznania się z ofertą tej firmy, a teraz jedziemy dalej. Żeby móc korzystać z tej kamerki, musimy zainstalować na naszym smartfonie oprogramowanie o nazwie Xterm, dostępne jest w sklepie Play. Jeżeli macie jakieś problemy z tą aplikacją na Androidzie 10, tutaj w opisie jest dodatkowy link do ściągnięcia innej wersji aplikacji i żeby ją zainstalować, musicie zezwolić w telefonie na instalację aplikacji z innego źródła, natomiast u mnie działa normalnie ta oficjalna aplikacja. Po jej uruchomieniu mamy takie okno, podłączamy kamerę. No i mamy już obraz, zobaczmy jak to wygląda. No jest praktycznie tak samo jak T2L. Obraz jest bardzo płynny, mamy tutaj 25 klatek na sekundę. Regulacja ostrości działa. Także wszystko jest ok i zobaczymy sobie teraz, jakie funkcje ma ta aplikacja. Generalnie jeżeli chodzi o aplikację, to została ona uproszczona w porównaniu do poprzedniej wersji, kiedy testowałem kamerę T2L, no ale zobaczmy co mamy dostępne. Tutaj od góry mamy taką linię, to jest pomiar po prostu liniowy, rysujemy sobie na przykład taką linię i w tej linii aplikacja będzie wykrywać najniższą oraz najwyższą temperaturę i będzie się ona tutaj pokazywać. Możemy sobie zrobić więcej linii oczywiście, ale maksymalnie 3. Żeby to wyłączyć, klikamy tutaj z powrotem. Ten punkcik to jest pomiar punktowy. Zaznaczamy sobie na ekranie po prostu dane punkty i w tych punktach temperatura jest mierzona. I tutaj również mamy 3 punkty pomiarowe. Kolejna opcja, taki prostokąt. To już jest bardziej przydatne, zaznaczamy sobie pewien obszar, no i w tym obszarze kamerka wykrywa punkty o najwyższej i najniższej temperaturze. Następna opcja jest to wyzwolenie migawki, bo kamera posiada taką migawkę, która służy jej do kalibracji temperatury. Co jakiś czas robi się to automatycznie, oczywiście możemy to wyłączyć jeśli chcemy, ale wiąże się to z tym, że pomiary temperatury mogą być przekłamane po pewnym czasie. Jeżeli widzimy, że jest jakiś problem, no to wtedy klikamy, żeby te kalibracje powtórzyć. Natomiast ja nie spotkałem się z tym, żeby trzeba było ręcznie tutaj to specjalnie włączać. Kolejna funkcja to jest widok z kamery telefonu. Tutaj oczywiście będzie to trochę przesunięte, bo kamerka jest w tym miejscu. Natomiast wykorzystując ten kabel z zestawu, możemy sobie ją przesunąć w inne miejsce i wtedy będzie to ze sobą lepiej pokryte. I tutaj mamy ustawienia. Tutaj możemy sobie wykonać taki raport pomiarowy w pliku PDF. Tutaj mamy informacje o urządzeniu, jakieś instrukcje. Tutaj mamy regulację zakresu temperatury. Kamerka posiada dwa podzakresy. Jeżeli znajdę informacje, jakie są to dokładnie podzakresy, to napiszę Wam tutaj na ekranie. Do diagnostyki będziemy używać oczywiście tego niższego zakresu, ale żeby na szybko sprawdzić ten wysoki zakres, mam tutaj grot od lutownicy rozgrzany do 320 stopni i zobaczmy jak to wygląda. To reguluje jeszcze ostrość. No i zobaczcie, bardzo ładnie. Sprawdźmy jaka jest temperatura.
Natomiast to, że tutaj jest 300 stopni, to nie jest błąd pomiaru, po prostu trzeba ustawić odpowiedni współczynnik emisyjności, bo każdy materiał po prostu inaczej oddaje ciepło. Także jeżeli interesują Was dokładne pomiary temperatury, to musicie to zawsze ustawić prawidłowo. Natomiast powiem szczerze, w przypadku diagnostyki elektroniki nie jest mi to potrzebne, po prostu patrzymy, czy jakiś element się podświetla względem reszty i to wystarczy. Następnie mamy taką ikonkę ustawień. No i tutaj możemy sobie już ustawić parametry pomiarowe, korekcja temperatury, temperatura odbić, temperatura otoczenia, wilgotność i współczynnik emisyjności, zobaczcie, od 0 do 1, czyli mamy pełną regulację. No i tutaj jeszcze dystans, maksymalny dystans 20 metrów, no i minimalny 0. I jeszcze przejeżdżając tutaj na dół, możemy wyłączyć sobie znak wodny aplikacji i wyłączyć tą autokalibrację sensora termicznego. Tutaj możemy sobie zmienić język aplikacji. Mamy tylko 3 do wyboru, chiński, angielski i rosyjski. No i zauważcie, że po wyjściu z menu wyboru języka, mimo że wyłączyłem pokazywanie znaku wodnego, znak wodny jest znowu. Także ta aplikacja ma takie małe niedociągnięcia. Tutaj temperatura w Celsjuszach i Fahrenheitach. No i generalnie to wszystkie ustawienia. Aplikacja oczywiście daje możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów. Wszystkie operacje, które tutaj wykonujemy, nagrywają się na filmie, włącznie z tym obrazem z aparatu telefonu. Także pod tym względem tutaj nie ma problemów. Zarówno zdjęcia, jak i filmy są rozciągnięte do wymiarów, które podam Wam na ekranie. Filmy nagrywane są prawdopodobnie w takiej rozdzielczości, jaką oferuje nasz telefon. Tutaj wchodzimy sobie w galerię, no i możemy sobie przeglądać nagrane przez siebie filmy i zrobione zdjęcia. Tym przyciskiem zmieniamy sobie paletę kolorów. Mamy do wyboru tylko 6 palet. Taki czarno-biały, czy biały gorący, czarny gorący. To jest taki standardowy, żelazo, żółto-fioletowy, tęcza. Kolejna tęcza. No i taki fioletowo-żółty. Czego tutaj według mnie brakuje bardzo w przypadku takiej kolorowej palety, to możliwości ustawienia sobie zakresu kolorów. Czyli na przykład blokujemy sobie to w taki sposób, że aplikacja pokazuje temperaturę od 20 stopni, a wszystko co poniżej nie jest pokazywane. I wtedy bardzo ładnie możemy sobie odizolować grzejące się elementy. Niestety tutaj tego nie ma, natomiast w aplikacji na komputer w przypadku kamery T2L mamy taką możliwość. No i to generalnie wszystko, jeżeli chodzi o ustawienie tej aplikacji. Zobaczmy, czy mamy jakieś powiększenie. Nic niestety nie ma, także tyle w temacie. Jeszcze na chwilę tutaj podłączyłem kamerę T2L, żeby Wam pokazać, że różnica praktycznie tutaj nie występuje. Mamy taką samą regulację. Jedyna różnica jest w zakresach temperatur oraz tej dokładności pomiaru. Bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o aplikację na PC. Okazało się, że od pewnego czasu firma InfiRay produkuje nową wersję tej kamery, która wyświetla się w komputerze jako T2S Plus V2. Niestety, jeżeli macie tą wersję kamery, to żadna aplikacja na PC, która działała z kamerą T2L, nie będzie działać z tą kamerką, gdyż prawdopodobnie zastosowano tutaj jakiś nowy układ ASIC, który inaczej koduje obraz. I programiści w tym momencie, nawet jeżeli chodzi o płatne aplikacje, nie wypuścili jeszcze update'u. Czy to się stanie i kiedy, tego nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Także na ten moment nie ma do niej zewnętrznej aplikacji. Jest jeszcze aplikacja od producenta oczywiście, nazywa się PC Xterm, ale niestety również nie działa na moim komputerze. Nie wiem dlaczego tak jest. Adam Maszynotwór niedawno robił film o tej kamerze i u niego to działa, natomiast u mnie nic się nie pokazuje. Wymieniłem kilkanaście maili z dostawcą tej kamery, dostałem kilka różnych aplikacji, w tym część takich, w których Windows wykrywał wirusa, ale podjąłem to ryzyko, próbowałem różnych kabli, niestety, ale w moim przypadku ta kamerka nie współpracuje z żadnym oprogramowaniem na PC, nawet oryginalnym. Na ten moment nie jestem w stanie Wam pokazać, czy i jak ta kamerka działa z oprogramowaniem na PC. U góry po prawej stronie macie link do filmu Adama, u niego ta kamerka działa z tym oprogramowaniem oryginalnym, ale jak będzie w Waszym przypadku, niestety nie jestem w stanie Wam tego zagwarantować. Także miejcie to na względzie. Istnieje starsza wersja tej kamery T2S, którą chyba jeszcze można dostać w Polsce za około 1800 zł i tamta wersja, nie V2, tylko normalna T2S, działa z każdą aplikacją, która obsługuje kamerę T2L. Także miejcie to na względzie podczas zakupów, może się po prostu okazać, że nie będzie to u Was działać tak jak u mnie. Zaczniemy sobie jakieś pomiary z tą aplikacją na telefonie. Na początek taka płyta główna od starego laptopa. Jest ona sprawna, także zobaczymy, czy coś się będzie podświetlać. Ustawię ją tak, żeby była maksymalnie widoczna na całym obszarze. Jak możecie zobaczyć, tutaj są odbicia, także musicie to mieć na względzie, jeżeli mierzycie temperaturę. No i właśnie tutaj możecie zauważyć, że ta regulacja ręczna tego zakresu barwowego by się tutaj przydała, o, żeby to tak wyglądało. Byłby większy kontrast. Natomiast podejrzewam, że jak zaczną się grzać te elementy, to ten kontrast się zmieni. Włączam przycisk zasilania. No i zobaczmy. Możecie zauważyć, że już tutaj jakieś elementy się grzeją. Maksymalna temperatura jest w tym momencie tutaj 35 stopni. Teraz zdejmę kamerkę i pokażę Wam już ujęcia z bliska. Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Ustawię ostrość. A to śrubka. Tu mamy układ KBC. No i zobaczcie ten kontrast, kurczę.
O jest, ale widzimy cały układ. Widać, że grzeje się w środku. Spróbuję dodać palec, żeby to był większy kontrast. O, temperatura nie jest wysoka. Gdzie tu się jeszcze grzało? Tutaj jakiś element. No i spójrzcie, ustawiłem ostrość. Bez problemu widać, co się grzeje. Mogę to przyłożyć na odległość nawet 1 cm. Pięknie widać tranzystorek. Tu są reszta oczywiście odbicia. Gdybym ustawił kamerę pod innym kątem, byłoby to lepiej widać. O, zobaczcie teraz. Tutaj mamy jeszcze jakiś element. No i proszę bardzo. Jak na dłoni. Rzućmy okiem na coś mniejszego. Tutaj jest taka płytka nawigacji. Tutaj płytka jest w odległości około 20 cm. Mógłbym jeszcze bardziej zbliżyć kamerę, ale tak będzie wygodniej. No i włączę zasilanie, zobaczmy. No i proszę bardzo. Mamy grzejące się układy. Teraz zobaczcie, jak to się płynnie zmienia. Wyłączyłem zasilanie. O, ta cewka się mocno grzeje. No i włączam jeszcze raz. Bardzo ładnie widać procesor, pamięci. Tutaj jakieś układy, stabilizatory. Tutaj również jakiś stabilizator lub tranzystor. Tylko ten kontrast tej aplikacji mógłby być lepszy. Ale oprócz tego nie mam zastrzeżeń. Wszystko działa tak jak w kamerce D2L. No i teraz rzućmy okiem z bliska, na przykład na ten procesor Mediateka. Nawet napisy są widoczne, zobaczcie, włączam zasilanie. Pięknie się podgrzewa. Tutaj był gdzieś jakiś mały stabilizator. Gdzie on jest? Tu jest. Zobaczcie, widać cały układ jak na zdjęciu. Tutaj mamy jakiś mały stabilizatorek, zobaczcie, nawet widać taki impuls na ścieżce, która się nagrzewa. Także obraz jest naprawdę bardzo ładny. No tutaj mamy dławik, widać na nim nawet wartości. Dioda Schottkiego. Kolejna dioda. Także myślę, że jest naprawdę dobrze. No i na koniec mam jeszcze coś malutkiego, czyli płyta z telefonu komórkowego. Standardowo jak w wszystkich moich testach, przylutowałem się tutaj do elementu 0201. To jest ten taki malutki niebieski, którego ledwo widać. Nie wiem, czy to dławik, czy rezystor, ale powinien się zaświecić. No i zobaczymy, jak sobie z tym kamerka poradzi. Ok, ostrość jest mniej więcej ustawiona. No i zobaczmy, włączam zasilanie. No i proszę bardzo. Widać jak na dłoni. Wyostrzmy sobie obraz. Element o rozmiarach 0201. Tutaj oczywiście już się przewód trochę nagrzał, ale zrobimy jeszcze powtórkę. Zobaczcie, jaki jest czas reakcji. Momentalnie praktycznie. Jeszcze sprawdźmy, jaką pokazuje temperaturę. Chociaż oczywiście nie będzie to dokładne, bo nie ustawiłem emisyjności. 44 stopnie. Także bez problemu kamerka nadaje się również do diagnostyki płyt głównych smartfonów. Sprawdźmy teraz T2L. No i tutaj jest jak na poprzednim filmie. No i zauważcie, że tutaj ta paleta kolorów działa lepiej, jest po prostu bardziej kontrastowa. Także tutaj jest zdecydowana przewaga aplikacji na komputer. Z całą pewnością obie te kamery nadają się idealnie do diagnostyki elektroniki i są najlepszym, co można dostać w przedziale cenowym do 2, 3, a nawet chyba i 4 tysięcy. Według mojej wiedzy żadna inna kamera termowizyjna nie oferuje regulowanego obiektywu makro, połączonego jednocześnie z taką rozdzielczością i odświeżaniem obrazu na poziomie 25 klatek na sekundę. Którą spośród nich wybrać? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Dla mnie bardzo ważna jest współpraca z komputerem. Wysoki zakres temperatury może być przydatny, ale do diagnostyki płyt głównych nie jest wymagany, jak również dokładność pomiaru lepsza o 1 stopień. Dlatego w tym momencie dla siebie pozostaję przy T2L. Jeżeli coś się zmieni w kwestii obsługi T2S Plus przez aplikację na komputer, na pewno dam Wam znać, więc subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. W tym filmie to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Ja się już z Wami żegnam. Do następnego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.